Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale i po raz kolejny witam z pokładu samochodu elektrycznego. Tym razem dość wyjątkowego samochodu, a przynajmniej takiego, który stworzył wielki hype, czy wokół którego stworzono wielkie oczekiwania, ponieważ miał to być samochód przełomowy. Jeśli jesteście ciekawi, czy naprawdę tak się stało, zapraszam na test. Jeszcze chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której, będąc zainteresowanym zakupem używanego samochodu, możecie sprawdzić go naprawdę w bardzo dokładny sposób. Wystarczy pobrać raport ze strony carvertical.com i szybko, łatwo i przyjemnie sprawdzić z domu, czy samochód, którym jesteście zainteresowani, nie był bity, czy nie jest kradziony, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie w naprawdę prosty sposób, także pamiętajcie, aby zawsze być czujnym, nie dać się oszukać i pobierzcie raport ze strony carvertical.com. I przechodzimy do testu. Samochód, którym jadę, to oczywiście Volkswagen ID.3. Nie wiem, czy będę mógł cały czas wymawiać w ten sposób jego nazwę, bo jest szansa, że witając się z nim i wymawiając jego nazwę, będę wzbudzał polecenia głosowe, ale może tak się nie stanie. Prościej byłoby pewnie mówić ID.3, no ale zobaczymy, jak to tam wyjdzie. No ale zacznijmy sobie od technikaliów. Czym w ogóle jest ten samochód? Bo pewnie wielu osobom ten samochód kojarzy się z tym, że może to być Golf z silnikiem elektrycznym, ale oczywiście tak nie jest. To jest pierwszy samochód Volkswagena, który został stworzony od podstaw jako samochód elektryczny, co oczywiście jest dla takiego modelu ogromną zaletą, bo nie jest tak, że mamy wyjęty silnik spalinowy z przodu i wrzucony silnik elektryczny. Jest to samochód, tak jak powiedziałem, od podstaw zaprojektowany na auto elektryczne. Gdzie możemy to zauważyć od razu? I pewnie wiele osób być może nawet o tym nie wie. Otóż to jest samochód z napędem na tył. Nad tylną osią mamy silnik, z przodu w zasadzie jest cały osprzęt, a pod spodem wzdłuż samochodu mamy umieszczoną dużą baterię, ciężką baterię, bo to jest około 300 kg z tego co wyczytałem. I w tym przypadku jest to bateria o pojemności 58 kWh. Zaraz troszkę więcej o niej opowiem, ale samochód elektryczny z napędem na tył ma ogromną przewagę nad samochodami, w których, tak jak powiedziałem, są po prostu zwykłym autem i mają wariant elektryczny i silnik z przodu. Otóż w tym samochodzie, posiadającym 204 konie mechaniczne, jeśli jeździliście elektrykami, to możecie sobie łatwo wyobrazić, z czym to się wiąże. Otóż mimo tego, że samochód na papierze ma 7,3 do setki, co jest oczywiście wartością bardzo w porządku, to pamiętajcie, że macie 310 Nm i to jest dostępne od razu. Ile byście nie jechali, czy to będzie 50, czy to będzie 100, czy będziecie stać w miejscu, naciskacie gaz i macie od razu cały moment. To jest trochę jak z włączeniem i wyłączeniem światła, ja tak zawsze się śmieję. I bardzo dużo aut elektrycznych o dużej mocy zachowuje się w taki sposób, że na przykład mam przed sobą w tej chwili zakręt i szczególnie gdyby na przykład spadł deszcz i byłoby ślisko, ja na tym zakręcie dodałbym dużo gazu, to mógłbym się zdziwić, gdybym nie był na to przygotowany, ponieważ często w samochodach elektrycznych naciśnięcie gazu do oporu wyrywa kierownicę z rąk i ten samochód w pewnej chwili prowadzicie w ten sposób, walczycie po prostu, żeby utrzymać tor jazdy. Tu tego nie ma. Oczywiście wpływają na to również systemy bezpieczeństwa, które hamują te jego chęci do takiego wyrywania do przodu, ale uwierzcie mi, ten napęd z tyłu i ogólnie taka konstrukcja to jest bardzo duża różnica na plus. Taka konstrukcja i ta ciężka bateria umieszczona na dole wpływa też na to, że samochód jest bardzo stabilny przy większych prędkościach, chociaż oczywiście to nie jest samochód do jazdy większymi prędkościami. Jego maksymalna prędkość to 160 km na godzinę, ale samochody elektryczne tego typu dzisiaj jeszcze nie są do tego, żeby latać nimi po autostradzie i nie wiadomo jakie prędkości rozwijać, bo po prostu bateria padnie o tak. Także nie miałoby to większego sensu. No a jak już jestem przy tym, to może skupmy się troszkę właśnie na zasięgach, bo to jest też chyba najczęstszy temat w przypadku aut elektrycznych. W ID.3 producent obiecuje w tym wariancie z baterią o pojemności 58 kWh zasięg na poziomie około 420 km, maksymalny zasięg. Są podobno zawodnicy, którzy osiągali nawet 460. Ja wcale tego nie neguję, bo jestem w stanie w to uwierzyć, ale taka normalna jazda, tak jak ja jeździłem, normalna to znaczy w ogóle bez zważania na to, ile ja mam zasięgu, po prostu jeżdżę, wyjeżdżę, tyle ile będzie, to tyle po prostu wyjeździmy. Bez jakichś szaleństw, ale tak jak mówię, chciałem wyprzedzać, to wyprzedzałem, chciałem jechać szybciej, jeździłem szybciej, jechałem po prostu normalnie, przejeżdżałem wtedy jakieś 250-270 km, w zasadzie praktycznie w mieście, ale jeśli włączyłem sobie tryb B, czyli rekuperację i naprawdę starałem się uważać na zużycie energii, po prostu jeździłem bardzo ekonomicznie, przejeżdżałem jakieś 340 km. To była też w zasadzie normalna jazda, ale już taka ze zwracaniem uwagi na zasięg. Czy 400 km można zrobić?
Wierzę w to, że się da, ale załóżcie raczej te granice około 300 km przy takiej normalnej jeździe. Jest to wynik, myślę, już całkiem spoko, a dzisiaj możecie już wybrać baterię mniejszą o pojemności 45 kWh albo bardzo dużą o pojemności 77, co oczywiście mocno wpływa na cenę, ale o tym na końcu. Są też dostępne różne warianty mocy, bo tak jak na początku było te 204, to w tej chwili mamy i 145, i 150. Tak widziałem w cenniku, nie jeździłem żadnym innym, to jest mój pierwszy kontakt z samochodem. I już kończąc temat samej jazdy i samych osiągów, powiem jeszcze słowo na temat tego, jak to auto się prowadzi. To muszę stwierdzić, że jest to jedna z największych zalet tego samochodu, czy tego modelu, bo gdybym miał wymienić największą, jedną zaletę tego auta, to powiedziałbym, że jest to właśnie jego prowadzenie. Ono jest naprawdę mega przyjemne w połączeniu z fantastyczną, rewelacyjną, bo tutaj trzeba używać tego rodzaju słów, zwrotnością do miasta. On naprawdę zawraca praktycznie w miejscu, też zaleta napędu na tył. I całym układem napędowym, tym jak to auto jest dynamiczne, to naprawdę przyjemność sprowadzenia jest na bardzo wysokim poziomie i dla mnie to jest największa zaleta tego modelu. Te 7.3 do setki, o których powiedziałem, to oczywiście wynik dobry, ale pamiętajcie, że macie tę moc i moment w każdym momencie, czy przy włączaniu do ruchu, czy przy wyprzedzaniu, to odczuciowo wydaje Wam się, że ten samochód ma z 5 sekund do setki. To jest standard w elektrykach, tak samo jest tutaj. Odczucia z jazdy są dużo lepsze niż to, co jest na papierze. No dobra, ale przejdźmy trochę do wnętrza, bo to jest coś, co wzbudza największe kontrowersje. Z zewnątrz oczywiście ten samochód jednym będzie się podobał bardziej, drugim mniej. Ja raczej słyszę opinie na plus i wszyscy mówią, że bardzo ten samochód im się podoba. Bardzo zwraca na siebie uwagę, szczególnie w tym turkusowym kolorze. Naprawdę uwierzcie mi, że co druga osoba się ogląda, pokazują sobie palcem, że jedzie coś dziwnego. Jest to na pewno kolor, który zwraca uwagę i ogólnie budowa tego auta. Ja powiem szczerze, że mimo, że ten kolor jakby nie jest dla mnie, ale ten samochód mi się podoba. I chyba widziałem w zasadzie tylko biały i tylko ten turkus na ulicy, ale ogólnie gama kolorystyczna jakaś największa nie jest. Przy czym, tak jak mówię, na pewno design można uznać za zaletę tego samochodu, co oczywiście jest kwestią bardzo indywidualną. Mówię o swoich odczuciach i tych, z którymi się spotkałem. A wracając, czy w zasadzie przechodząc do wnętrza i w sumie nie tylko do wnętrza, ale też do minusów tego samochodu, bo jeszcze o nich nie powiedzieliśmy, oczywiście ma je tak jak każdy samochód, to pierwsza rzecz, na którą ja jakoś bardzo uwagi może nie zwróciłem, ale zwracały mi uwagę wszystkie osoby, które do tego samochodu wsiadały, to materiały i na pewno jeśli oglądaliście jakieś inne testy, czy czytaliście o tym samochodzie, to bardzo wiele osób testujących ten model zwraca na to uwagę, że te materiały w aucie, które kosztuje tyle, ile kosztuje, są mocno przeciętne, a często słyszymy, że nawet słabe. Czytałem oczywiście i tak też zakładałem, że czy fotele, czy tutaj, to są materiały z recyklingu, co oczywiście trzeba szanować. Nie będę w to ciągle stukał i pukał. Powiem tak, to na pewno nie jest żadne mistrzostwo świata, chociaż akurat ten materiał jest dosyć miękki. Dla mnie tutaj póki co przynajmniej nic nie stuka, nic nie puka, nic nie trzeszczy, więc spasowane jest raczej dobrze. No oczywiście nowy samochód, więc to będzie można określić za jakiś czas. Ale wizualnie nie ma tutaj nic, co mogłoby Was zachwycić. Nie o to chodzi w tym samochodzie. I myślę, że tutaj nie ma co wnikać, bo jednemu się będzie podobało, drugiemu nie. Jeden zwróci uwagę, drugi nie. Po prostu wsiądźcie w ten samochód, podotykajcie, zobaczcie. Jeśli Wam się podoba, to w ogóle nie ma tematu. Dużo większym problemem moim zdaniem jest to, że tak jak pewnie kojarzy Wam się marka Volkswagena z tym, że są to samochody może nudne, ale zawsze bardzo dobrze uporządkowane, bardzo ergonomiczne, to są ostatnie rzeczy, o których ja mogę powiedzieć odnośnie ID3. Spójrzcie, tutaj nie ma ani jednego przycisku takiego fizycznego. Nie, sorry, jest. Tutaj, do uruchamiania samochodu i do jego wyłączania. Co ciekawe, ten przycisk jest kompletnie bezużyteczny, ponieważ wystarczy wsiąść do samochodu, nacisnąć hamulec, wrzucić drive. Co ciekawe, robimy to w tym miejscu. Do góry mamy drive, drugi raz mamy tryb B, czyli rekuperację, wsteczny jest do tyłu. Tu jest P, czyli parking i to jest cała filozofia, czyli wsiadacie, w ogóle nie dotykacie kluczyka, na przykład w tej wersji mamy dostęp bezkluczykowy, wsiadacie, wrzucacie drive i jedziecie. Nie trzeba w ogóle uruchamiać samochodu, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Co więcej, jak dojedziecie na miejsce, wystarczy wrzucić P i z samochodu wysiąść i on się również wyłączy, czyli nie ma żadnych guzików, a jak już jeden jest, to jest bezużyteczny. Ale wracając do tych guzików dotykowych. One oczywiście działają, jak już w nie traficie, ale ja to mówiłem wiele razy, nie tylko teraz przy okazji ID3, tylko wielu samochodów. Ja tego nie lubię, wątpię, abym to kiedyś polubił. Nie wiem, może tak się stanie, ale póki co tak nie jest.
W każdym razie dla mnie to jest nieintuicyjne to szukanie, gdzie trzeba trafić. Na pewno do tego się przyzwyczajasz, jak już pojeździsz sobie te 3-4 miesiące, to jest to dla Ciebie normalne. Ale na ten moment, jak wsiadłem w ten samochód, to ja naprawdę nie mogłem tutaj nic znaleźć. Takie proste rzeczy, no jak się na przykład resetuje w większości samochodów przebieg. Wystarczy przytrzymać tu któryś guzik i już. Tu trzeba wejść chyba w 4 zakładki menu i dopiero możecie to zrobić. Ja uważam, że to jest przerost formy nad treścią i nie podoba mi się to, ale największą wadą, i to też na pewno spotkacie, jak gdzieś oglądaliście jakieś testy, ja to w pewnej mierze też potwierdzam, ale to nie działa za dobrze. Chciałem na przykład pochwalić, że jest to kolejny samochód, w którym mam Android Auto bez kabla, co uważam za mistrzostwo świata i to kupowałbym za każde pieniądze do każdego auta, bo to jest bardzo praktyczne. I faktycznie jak tylko do niego wsiadłem, połączyłem się z multimediami, byłem mega zadowolony, działało to jakieś 1,5 minuty, po czym tu się wszystko zawiesiło, telefon mi się nawet zawiesił, tak naprawdę musiałem wszystko rozłączać, podłączać, tylko po to, żeby stało się to znowu. Mógłbym to uznać, że jest to wina po prostu na przykład mojego telefonu, ale może tak jest akurat w tym konkretnym przypadku, ale zbyt wiele osób zwraca uwagę na te błędy, abym mógł tak przyjąć. Także w dużym skrócie na pewno jest o wiele lepiej niż było na początku w tych pierwszych modelach testowych, bo nie działo mi się tutaj tak dużo, tak jak zdarzało mi się oglądać w innych testach, ale nie jest to na pewno jeszcze taka ostatnia łatka. Ja się śmieję, że to jest taki trochę niemiecki cyberpunk. To jest samochód, który ma zadatki na to, żeby być fantastycznym autem jako całość, nie żadną rewolucją, bo ja nic takiego tutaj nie widzę, co by miało ten segment samochodów jakoś zrewolucjonizować, trudne słowo, ale fantastycznym autem do miasta i nie tylko, ten samochód może być za jakieś 4 łatki do całego systemu. Ogólnie obsługa nie jest jakoś najtrudniejsza, ale jest moim zdaniem nie do końca intuicyjna. I to nie tyczy się tylko i wyłącznie tego wyświetlacza. Zobaczcie, jak tutaj na przykład można uchylić szyby z tyłu. Są tylko 2 guziki po lewej stronie, też na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Oczywiście jak wiecie, albo jak stoicie w miejscu, to jest to proste, ale jak jedziesz gdzieś tam w szybkim ruchu i chcesz, nie wiem, na przykład na chwilę uchylić szybę z tyłu, to nie wiesz, co się dzieje. Jest tutaj przycisk, który trzeba nacisnąć i dopiero można opuścić szyby i potem, żeby wrócić do przednich, trzeba go wyłączyć. Dziwne troszkę, nie wiem, może to się kiedyś okaże, że to jest fajne, ale na ten moment uważam to za coś dziwnego i niepotrzebnego. Podobnie na przykład z ogrzewaniem szyby, która przeważnie byłaby gdzieś tu, a już nawet jak kombinujemy to tu w ustawieniach. Tutaj mamy po lewej stronie przy włączniku świateł, który jest też oczywiście dotykowy, także w tym miejscu w ten sposób sobie to uruchamiamy. Też żebyśmy się zrozumieli, ja nie mówię, że to jest złe. Ja twierdzę, że to jest przynajmniej dla kogoś, kto jest nieprzyzwyczajony, nieintuicyjne. Zobaczymy, jak to będzie za jakiś czas. Zdarzyło mi się też słyszeć narzekania na fotele. One może jakoś nie wyglądają bardzo nowocześnie. Dla mnie tak nawet jeśli chodzi o ten kolor i sam wygląd, to takie trochę lata 90, ale są wygodne. Chociaż oczywiście ja nie jechałem w nich, nie wiem, na 500 km gdzieś tam na raz, ale do miasta nie zdarzyło mi się, abym jakoś coś odczuł, że coś jest nie tak. Pewnym minusem może być brak regulacji podparcia lędźwiowego, ale ja na przykład na to za bardzo uwagi nie zwracam. Ale jeśli to jest dla Was ważne, no to ja tutaj tego nie mam. Ogólnie posiadam wersję First Plus. Jak widzicie, mamy tutaj logo, z zewnątrz też są emblematy. Co to znaczy? Jest to ten pierwszy wypust aut, który też troszeczkę różni się, jeśli chodzi o warianty wyposażenia. To jest First Plus, czyli prawie najwyższy wariant. Nie mam tak naprawdę tutaj head-upa z rozszerzoną rzeczywistością, nie mam szyberdachu, ale ogólnie wyposażenie jest praktycznie pełne. Mam bardzo duże koła, co też nietypowe w samochodach elektrycznych. Tu jest 19 cali. To bardzo dużo jak na takie auto, ale ja uważam, że to jest mega zaleta, bo to auto dzięki temu wygląda bardzo dobrze, ale po prostu normalnie. Jeszcze też powiem o jednej rzeczy. Jak jedziecie w trybie drive, bo w trybie rekuperacji to nie działa, macie tryb żeglowania i co fajne, to nie jest tylko tak, że odpuścicie sobie gaz, a samochód będzie sobie w miarę utrzymywał prędkość zadaną, ale też będzie dostosowywał prędkość do pojazdu, który macie przed sobą. Będzie potrafił to też zrobić gdzieś tam do znaków. A co ciekawe, zdarzyło mi się, że tak jak teraz przejechał przede mną rower. Jak jechał przede mną rowerzysta, to również samochód potrafił sam zwolnić i dostosować się do tego roweru. Także to są na pewno bardzo nowoczesne rzeczy, jeśli chodzi o ID3. Na pewno zaletą tego modelu jest też jego przestronność. Tutaj przez te małe okienka, które mamy w tym miejscu, oczywiście z drugiej strony, i ogólnie to, że szyby są duże, czujecie się bardzo przestronnie i nie jest to tylko złudzenie,
ale naprawdę mamy bardzo dużo miejsca w samochodzie. Zobaczcie, ile mam miejsca przed nogami z tyłu. To jest bardzo duża zaleta kolejna tego samochodu i myślę, że on ma więcej miejsca w środku niż nawet wygląda na to z zewnątrz. Z kolei bagażnik już tak ogromny nie jest, bo jest to 385 litrów. To nie jest mało, ale na pewno też nie jest jakoś bardzo dużo. Także zwróćcie też oczywiście na to uwagę i dopasujcie to do siebie. No ale z założenia to nie jest samochód na wakacje, to jest samochód do miasta, więc do takich celów powinno spokojnie wystarczyć. Tak przynajmniej uważam. I jeszcze dwie rzeczy, o których muszę powiedzieć. Podłokietnik. Ja na początku jak go zobaczyłem, to myślałem, że to będzie jakaś lipa, bo taki wąski i myślałem, że to będzie niewygodne. Przyzwyczajony jestem do tych dużych. Okazuje się, że to jest super, można go tutaj za pomocą przycisku regulować, na jaką ma być wysokość podniesiony czy opuszczony. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. I ostatnia rzecz to zegary tutaj przede mną, które nie wiem, czy mogłyby być bardziej minimalistyczne. Ogólnie wnętrze jest minimalistyczne, ale tu w zasadzie są naprawdę takie bardzo podstawowe informacje. I to, co się zdziwiłem, nowoczesne samochody, a już w ogóle samochody elektryczne, dają przeważnie milion wariantów konfigurowania sobie wyświetlacza. Ten po pierwsze jest bardzo mały, znowu gdzieś tam wielkości telefonu komórkowego. Po drugie, tu są chyba ze dwie możliwości dostosowania, że wygląda tak jak teraz, albo można dorzucić po prawej stronie mapę. I w zasadzie tyle. Nie twierdzę, że jest to wada, ale można się tym troszkę zaskoczyć, szukając gdzieś jakiegoś innego widoku. I jeszcze jedna uwaga ode mnie, taka już mocno subiektywna. W sumie wszystkie były subiektywne. No to jeszcze jedna uwaga ode mnie. To jest chyba pierwszy samochód, i ja nie umiem tego wytłumaczyć dlaczego, którym ja się czułem, jeżdżąc na co dzień, nie walczyłem o te kilometry, nie walczyłem tutaj o ten zasięg, o matko, znowu będę musiał się ładować, o tutaj nie pojadę, bo znowu coś, nie wiem, wsiadałem, jechałem po prostu tak jak zwykłym autem, nie wiem co na to wpływało, być może to, że ten realny zasięg potrafi mieć te 300 km, a nie wiem, 150, tak jak się czasami zdarza, naprawdę nie sprawiało to dla mnie problemu. Może to być też kwestia tego, że po prostu to już jest kolejny elektryk, którym jeżdżę i troszkę się tego nauczyłem. Może jeszcze wspomnę w tym momencie, że nie mamy łopatek i nie mamy trybów rekuperacji, także jak naprawdę chcecie walczyć o zasięg, to one pedal driving nie jest do końca możliwy, bo po prostu macie ten wariant B i tyle, on będzie hamował, ale nie możecie tego zrobić tak, że na przykład dojeżdżając do świateł zwiększać sobie rekuperację i praktycznie zahamować. No tutaj tego nie ma, ale tak jak mówię, ja o ten zasięg nie walczyłem i pewnie troszkę też na to wpłynęło to, że ten samochód się dosyć szybko ładuje. Chociaż oczywiście z kontaktu to będzie 30 parę godzin, ale gdzieś na szybszej ładowarce, po prostu na Greenwayu, na szybkim złączu, zobaczcie jak to wyglądało. Sprawdzimy sobie na szybko jedną rzecz, akurat korzystając z wizyty w centrum handlowym. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie dodać zasięgu tak w te powiedzmy pół godziny. Także mamy 126, podpinamy się na pół godziny pod szybką ładowarkę i zobaczymy. Minęło pół godzinki, mamy 241 km zasięgu, prawie 120 km więcej. Myślę, że bardzo fajny wynik. W te pół godziny miałem ponad 100 km zasięgu, co tak naprawdę pozwala wyskoczyć gdzieś na chwilę do sklepu, wrócić i sobie jeździć dalej bez jakiegoś stresu. Ale nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. To jest pierwszy samochód elektryczny, w którym ja w ogóle nie martwiłem się o zasięg. No dobra, no to na koniec standardowo, ile to kosztuje? Widząc napis elektryk, czy w ogóle samochód, co ma cokolwiek wspólnego z prądem, wiecie, że będzie bardzo drogo, albo jeszcze bardziej, no to wersja First Edition, którą ja jadę, First Plus, czyli praktycznie w pełni wyposażona, to jakieś 194 tysiące złotych. Jest jeszcze wersja Max, która kosztowała 215, także godna kwota, ale tak jak powiedziałem wcześniej, mamy tutaj kilka wariantów, możemy kupić sobie mniejszą baterię, możemy kupić wariant o mniejszej mocy, i wtedy samochód będzie zaczynał się od 136 tysięcy złotych, tam z hakiem, co już jest ceną bardzo wartą rozważenia, przede wszystkim dlatego, że to nie jest żaden malutki, ciasny, dwuosobowy samochód. To jest samochód bardzo przestronny, bardzo dynamiczny, bardzo dobrze wyposażony i te 136 tysięcy, oczywiście ono będzie wolniejsze, nie jeździłem takim wariantem, ale zakładam, że nadal będzie dynamiczny, bo to elektryk. To jest już cena godna rozważenia. W okolicy 150 paru tysięcy myślę, że już dopasujecie do siebie to, czego potrzebujecie. I teraz wiedząc, ile ten samochód kosztuje,
wiedząc, czym jest, jak się nim jeździ, co sobą reprezentuje. Pytanie z pierwszej minuty filmu, czy jest to w jakiś sposób rewolucja? Moim zdaniem nie jest. Powiem nawet więcej, to jest samochód, który zdecydowanie wymaga pewnych łatek, pewnych poprawek. Zdarzyło mi się też nie tylko to, że ten system mi się zawiesił z telefonem, wyskakiwały jakieś tam błędy. Nie działo się to bardzo często, ale jednak się zdarzyło. Więc po tych jakichś kolejnych aktualizacjach, może najlepiej gdyby to była jedna, w ogóle byłaby bajka, i gdyby to wszystko przestało się dziać po przyzwyczajeniu się do jego obsługi, na pewno nie uznam tego auta za rewolucyjne, ale uznam je za genialnie się prowadzące, ogólnie dające wielki fan, wielką frajdę z jazdy, bardzo ciekawie wyglądające, zwracające na siebie uwagę, oszczędne, z dobrym zasięgiem i po prostu w kategorii samochodów elektrycznych, bo tak musimy je do siebie porównywać, dobrze wycenione pod kątem tego, za co płacimy i co za to dostajemy. Bo naprawdę za te pieniądze można kupić dużo gorsze, dużo mniejsze, takie zabawkowe samochody elektryczne, a to jest pełnoprawne auto. No dobra, dajcie znać, co Wy myślicie na temat tego samochodu. Zakładam, że może on wzbudzać bardzo dużo kontrowersji, także tym bardziej jestem ciekawy Waszej opinii. A ja zapraszam na kolejne testy. Trzymajcie się. Cześć!